Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do krótkiego rozmyślania wokół słów listu świętego Pawła do Rzymian zapisanych w 12 rozdziale i 16 wierszu. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Jest to jeden z dwóch fragmentów Pisma Świętego przeznaczonych do czytania i do rozmyślania na dzisiejszy dzień. A jednocześnie te słowa stanowią drugą część wersetu 16, w których apostoł Paweł zwraca się do wiernych z taką prośbą: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Przypuszczam, że w swoim życiu nieraz zdarzyło nam się, że zostaliśmy przez kogoś potraktowani w sposób niezbyt uprzejmy i grzeczny, w którym poczuliśmy się może nawet upokorzeni czy poniżeni. Apostoł Paweł zauważył ten problem już w czasach sobie współczesnych, i to zarówno w środowisku świeckim, jak i w środowisku ludzi wierzących. W zasadzie nic nowego. Ten problem zawsze istniał i zawsze jest obecny. Z czego bierze się ten problem wywyższania? Prawdopodobnie przyczyn może być wiele. Może jest to wrodzona cecha charakteru, w której korzystając z niej po prostu uważamy samych siebie za lepszych, za bardziej zdolnych, za lepiej zorganizowanych. Być może jest to problem wynikający z naszego wychowania, a może po prostu zwyczajnie rodzi się z jakiegoś kompleksu. Pomimo, że jest tak częstym problemem, to jest tym bardziej bolesny, jeśli spotykany jest w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jako siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, jako ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy przyjęli dary Jego łaski, w jednakowy sposób zostaliśmy przez Niego obdarowani miłością i dobrocią. I bez Jego łaski, miłości i przebaczenia wszyscy jesteśmy biedakami. Niezależnie od tego, jak mamy zorganizowane życie, jakiego jesteśmy pochodzenia, jaki mamy stan majątkowy. Przed Bogiem wszyscy mamy taką samą godność. Jeżeli jednak ten problem występuje w środowisku kościelnym, to Paweł podkreśla go i dąży przez słowa swojego listu do Rzymian do jego usunięcia. Właśnie w środowisku kościelnym powinniśmy ze szczególną życzliwością podchodzić do siebie, traktować siebie wzajemnie, otaczać się miłością i wsparciem. Całkiem możliwe, że nie tylko sami byliśmy odbiorcami przykrych słów czy być może złego potraktowania, ale może sami byliśmy też źródłem przykrości wyrządzonej komuś. Może świadomie, może nieświadomie. Tak czasami się dzieje. Ale dzięki temu, że dziś to słowo możemy rozważać i je słyszeć, możemy dokonać takiego krótkiego zastanowienia się też nad sobą i nad tym, kim jesteśmy w obliczu Boga i dla innych osób. Warto też przy tej okazji przypomnieć słowa apostoła Piotra, który mówił, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Niech więc to wezwanie apostoła Pawła pozwoli nam dzisiaj w ten wolny, mam nadzieję, dzień od pracy, od zajęć do takiej głębszej refleksji nad miłością Bożą i nad życzliwością wobec innych ludzi. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego dnia, a jutro błogosławieństwa na niedzielę.